dobry, dzieci. Dzień dobry państwu, a przy okazji waszym pociechom milusińskim, drogim naszym najmilszym, które kochamy bardzo. Dzień dobry. Zającek jeden młody, korzystają ze swobody, pasz się trawką, z żółkami w polu i w zgodzie, a go na końcu skurczy byki zjadły wśród serdecznych przyjaciół zająca zezarły. Co pan gada takie głupoty? Co? Po dziecięcemu wiersz powiedziałem. O co panu chodzi? Pan jest dyżurnym satyrykiem, ja sobie mogę robić co chcę. Ja nie zrozumiałem, proszę pana, co pan gada. Myśli pan dziecko zrozumiało? O, tu pna się radio w brzozowym gaju. Para w buch, koła w ruch. Najpierw po synach powoli przysyła maszyna po synach obsapale. To jest po to, że w dniu dziecka wita państwa grupa oszalałych satyryków, klaunów i innych wygłupiaczy. To ja myślałem, że pan po czesku gada, wie pan? Po czesku? Tak mi się zdawało. Nie, proszę pana, czeski to jest, proszę pana, taki reżyser był, a Polka to jest taniec czeski. Wie pan, że ten czeski język to on jest taki konspiracyjny. Dlaczego? Jak się facet nazywa Jan w Czechach, to na niego mówią, słuchaj pan, Honza. A jak nazywa się Józef, to na niego mówią Pepik. O. Pan sobie wyobraża, że w Czechach inaczej się na muzykę mówi, tacy są konspiratorzy. Na całym świecie muzyka jak się nazywa, po angielsku jak jest? Music. Music. Po francusku music, muzillo, muzino, a po czesku hudba. Hudba? Nie, hudba. Hudba. Se domenuje hudba. Oj. O, prosím vás, vám nos pošet pod no, stół. Tak, pan, no. A tu máme také malé hovo. To jest hudba. To je také, máme dvě trubky. A pan jest aktorem? Bo to jest taki język czeski, który nam się wydaje, że to jest taki język dziecięcy, prawda? A z kolei Czechom wydaje się, że nasz język jest strasznie śmieszny. I proszę pana, teatr, bo na całym świecie jak jest? Teatr. Teatr. Teatr, teatr. A po czesku? No. Divadlo. Divadlo? Ano, tady są diváci, podívaj se na ich. Dostaliśmy, proszę pana, z Czech, dostaliśmy zdjęcie. Zdjęcie? Tak. Czeskie marchewki. Rzeczywiście jest ich Czech tutaj. Tak, proszę pana, Czesi są tak zakamuflowani, tak zakonspirowani, że nawet takie marchewki mają, że pan nawet nie wie, a to jest marchewka. No to dobrze, że to jest marchewka. Bo i co by... pisze do nas Wasia Wozniercowa? O. Pisze no. Do nas z Krnowa w Czechach, że ona chciałaby dostać polską czekoladę. No w dniu dziecka dla pani specjalnie, no dyżurny satyryk się przychylił i będzie czekolada. Będzie, tak jest. Będzie od firmy Kaliszanka, słodka paczka ufundowana przez producenta wyśmienitych herbatników i wafli. Fabrykę pieczywa cukierniczego Kaliszanka skąd? Z Kalisza! A czekolada będzie też? Będzie czekolada na tych waflach. Tak, i tam dziecka... Do domu dziecka też mam. Zaczynamy. Drodzy państwo, ja w tych programach rozmawiałem z różnymi ludźmi, ale po raz pierwszy zdarzyło mi się coś takiego, że swojemu gościowi przed programem musiałem podawać środki uspokajające, konkretnie Relanium. Moim dzisiejszym gościem, przedstawiam państwu, jest ten oto ojciec dorastającego dziecka. Tak, jestem ojcem swojego dziecka i chciałem państwu od razu powiedzieć całą prawdę państwu chcę dzisiaj powiedzieć. Rozumiem, że chodzi panu o stosunki między dziećmi a rodzicami. Chodzi, panie redaktorze, o to, żeby powiedzieć konkretnie, że obecnie teraz wszystkie prawa mają dzieci, a rodzice w ogóle nie mają praw, w ogóle żadnych praw nie mają. Dobrze, proszę pana, ale takie są wymogi współczesnej demokracji. Przestań pan mnie drażni tą swoją demokrację, tą gadką o tej demokracji. Teraz demokracja, co to za demokracja, żeby dziecko nie mogło mieć jednego dnia w szkole dwóch klasówek, bo od razu jest zestresowane, musi mieć tylko jedną, na sobotę i na niedzielę takim dzieciom nie zadają, bo jest zestresowane, jak w domu ma takie, ten mój ma coś zrobić w domu konkretnego, to on jest tak zdołowany, że on nie może, a jakby miał śmieci wyrzucić, to stres by go tak ogarnął, że ja nie wiem, ludzie, kochani, o co tu chodzi proszę w ogóle? Proszę pana, nie orientuje się pan, ale najnowsza psychologia mówi wyraźnie, że to właśnie dzieci
narażone są najbardziej na stres. A przestań pan z tymi swoimi badaniami, z tą psychologią. Ja pamiętam, mój ojciec to w ogóle nie wiedział, co to jest taki stres. On miał w domu solidny pasek i jak ja miałem jakiegoś stresa, to on mnie tego stresa tym paskiem wypędzał. Nawet nie wiedział, że ja mam stresa. Pan sobie wyobraża, że ja na przykład swojemu ojcu mógłbym coś takiego powiedzieć, jak teraz młodzież mówi? No co? Przychodzi taki ze szkoły i mówi: słuchaj starszy, dostałem piątkę, kasa się należy. No toż przecież to by były moje ostatnie słowa, które bym do ojca powiedział. A przez tydzień na tyłek bym nie mógł usiąść. Ojciec zawsze mówił, najlepsza nauka przez dupę do głowy. Zawsze mi tak mówił. Proszę pana, to są akurat barbarzyńskie metody. Jakie barbarzyńskie? Trzeba wrócić do tradycji. Rodzice kochani, nie dajmy się zastraszyć, nie dajmy się zaszantażować. My też mamy prawo do stresu. Walczmy o kartę praw rodziców. Błagam was, dopóki nie jest za późno. Dziękuję panu serdecznie za tą wypowiedź. Proszę bardzo. Niech pan pozwoli, ale powiem panu jedną rzecz. Ma pan rację, bo niech pan zobaczy. Ja z tym swoim szczeniakiem to też sobie nie mogę poradzić. Co chwila, stres, zdołowany, nie wiem co robić. Mówię panu, mój ojciec zawsze mówił, najlepsza metoda... Ja wiem, przez dupę do głowy, ale przecież ja nie mogłem publicznie panu przyznać racji. Chyba sam pan rozumie. Wiem jak jest, wiem jak jest. Ewa, znasz kawał o Jasiu? Nie. No to słuchaj. Jasiu, pokaż dzienniczek. Nie mam go przy sobie. A gdzie go masz? Pożyczyłem Maćkowi, żeby nastraszył swoich rodziców. Dobre. A ja znam inny kawał. Darek, mógłbyś wreszcie powiedzieć swojemu koledze Leszkowi, żeby już więcej nie spał na lekcji? To nie wina Leszka, tylko talentów, które w nim drzemią. A ja wam opowiem kawał o Ani. Mamo, nauczyłam się liczyć do 5. No to policz. 2, 3, 4, 5. A gdzie jedynka? W dzienniczku. Co tam pan ma, panie? Panie dyżurny Sadrygu Kraja, wie pan, tak się mówi, a tu, że tu jeden ksiądz zbierał świadectwa udziałowe, a tu, proszę pana, że i drugi tam na organy zbiera. No i co, i co? Proszę pana, ale tutaj zachowały się dokumenty historyczne w archiwum Czartoryskich, jakie, proszę pana, były wydatki kiedyś za Augusta Poniatowskiego. Proszę pana, kiedy mocna była złotówka. Otóż taki rachunek się zachował, snycerz wystawił dla kościoła, proszę pana. No. Po pierwsze, za wykonanie brody Bogu Ojcu 9 zł. Za konia pod świętego Jerzego 35 zł. Trzy dziewice gołe dla świętego Mikołaja 50 zł. Ale wyczyszczenie świętej Jadwigi z przodu i z tyłu 60 zł. Natomiast... Droże jak trzy dziewice. Tak, przyprawienie rogów Mojżeszowi tylko 20 zł, a zrobienie dziecka świętej Elżbiecie 22 zł. Wyzłocenie gałek świętemu Jackowi 21 zł. Natomiast zatkanie dziury świętej Barbarze 7 zł. I skrzypce dla świętego Augustyna 16 zł, a dorobienie ogona świętemu duchowi 12 zł. I dorobienie nogi świętemu Łazarzowi 12 zł. 356, podobno to jest majątek, co wydawał Kościół. Proszę pana, najdrożej kosztowało zatkanie dziury świętej Barbarze i zrobienie dziecka świętej Elżbiecie. No nie bądź pan taki żartobliwy, jako że tu są poważne sprawy. Tu gazeta nam to napisała. Proszę pana, podpisał się pan autor, jest kurier Podlaski. No i dalej, proszę pana, dostała z sądu pani dostała 600 zł nowych kary za to, że w piśmie do sądu napisała, że sąd jest bezszczelny. No nie ma takiego słowa, bezszczelny. No i dlatego ta pani powiedziała, że to jest granda, żeby za coś, co nie ma w ogóle w słowniku, dostała 600 zł kary. My pani może wynagrodzimy to jakoś, damy te drzemy, zestaw nisko słodzonych drzemów produkcji Stowitu, taka firma koło Bydgoszczy jest. Dobre te drzemy? Dobry, pani zobaczy, to lepsze jak ten wyrok. To się pani trochę wróci troszeczkę. No. Ja jeszcze nie próbowałem tych drzemów. No ale ja panu dopiero dam dzisiaj. A, dzień dziecka. Na dzień dziecka. Rozumiem. I panu dla syna też dam. Dziękuję, ja w dzień dziecka dostałem informację od naszych czytelników, że targi konsumpcyjne były w Poznaniu i tak wyglądały te targi. Panie, niech pan zobaczy. A wie pan, jak pan się pisze teraz Rewiński? No. Kochany panie Drozda i panie Rewiński. Ach, jaka to Rewi... I tak. Jaka wykształcenie. Pani Basiu, to pani pierwsza na to wpadła, że ja mogę się nazywać Dorewiński. Tak. Nie wiem, czy czysto. Natomiast zrobienie dziecka świętej Elżbiecie 22 zł. A proszę pana, tutaj w sąd dalej... nie, proszę pani. Jeden pan Stanisław z Łomży
Mieszkanie miał i wpłacił 12 tysięcy złotych kaucji w roku 1983. Ile to było wtedy pieniędzy? To było tyle, że można było za to mieszkanie w Łomży dostać. Za 12 tysięcy? Za 12 tysięcy. Ten pan się wyprowadził, no i teraz chciał, że mu kaucję oddali. I będzie pan, jak to mu wyliczyli? Że uznają syndyk masy upadłościowej. Dobry syndyk. Bardzo uznaje roszczenie do kwoty 2 zł 35 groszy. Panie, no to coś tu chyba nie pasuje. To znaczek drożej kosztuje, a człowiek mógł sobie mieszkanie kupić. No ludzie, to gdzie to jest? To jest państwo prawa w dzień dziecka? Po 14 latach za 12 tysięcy, to było prawie 12 pensji, dostał człowiek 2 zł 35 groszy. To larum grają! Wojskowy teatrzyk jednego żartu przedstawia... Szeregowi drodze, co wiecie o czasoprzestrzeni? Nic, melduje obywatelu sierżancie. No, to będziecie kopać stąd do 4 po południu. Spocznij! Witam państwa. Proszę państwa, kiedy byłem dzieckiem, pewna jedna z moich ciotek opowiadała mi taką bajeczkę. Idzie czapla po desce. Opowiedzieć ci jeszcze? I ja krzyczałem, jeszcze, jeszcze! A ona od początku. Idzie czapla po desce. Opowiedzieć ci jeszcze? I ja krzyczałem, jeszcze, jeszcze, jeszcze! A ona. Idzie czapla po desce. Opowiedzieć ci jeszcze? Jeszcze, jeszcze, jeszcze! I ja bym się tak zakrzyczał na śmierć, gdyby ona nie musiała iść do domu, bo nie byłem zbyt rozgarniętym dzieckiem i nie mogłem się zorientować, na czym polega ta bajka. Polegała na tym właśnie, że jest taka pętla, zapętla się i nie można tego rozwiązać. Potem taką znalazłem inną pętlę, na pewno państwo ją znacie. Pewien Chińczyk twierdził, że wszyscy Chińczycy kłamią. No ale skoro wszyscy Chińczycy kłamią, a on też był Chińczykiem, to on też kłamał. Czyli wszyscy Chińczycy mówią prawdę. Ale skoro wszyscy Chińczycy mówią prawdę, a on był Chińczykiem, to on też mówił prawdę, czyli wszyscy Chińczycy kłamią i tak dalej, i tak dalej. To się nie da rozwiązać. Myśmy próbowali wiele razy z kolegami. Potem nawet sami próbowaliśmy wymyślić coś podobnego. Nie udało się. Aż dopiero wczoraj okazało się, że można wymyślić taką konstrukcję. Ja sam tego nie wymyśliłem. Przeczytałem w gazecie. Chodzi mianowicie o tak zwanych pasowych. Pasowy to jest, to też fajne określenie, to jest taki facet, który przeprowadza po pasach, facet albo kobieta, który przeprowadza po pasach dzieci do szkoły. Wiecie państwo, tacy mają tutaj ten stop tak, i przeprowadzają te dzieci. I dzięki Funduszowi Zwalczania Bezrobocia utworzono takie stanowiska dla tych pasowych. I podpisano z nimi umowy i oni ruszyli do pracy. Ale umowa wygasa po roku. I teraz ci pasowi zgłaszają się do urzędnika, bo chcą sobie przedłużyć umowę. A urzędnik mówi, że nie można, bo to jest praca wyłącznie dla bezrobotnych. No ale ja jestem bezrobotny. Nie, pan nie jest bezrobotny. Pan jest pracującym jako pasowy. No, chwileczkę, ale jeżeli ze mną nie przedłużycie umowy, to będę bezrobotny. Tak, wtedy pan będzie bezrobotny i wtedy będzie się pan mógł starać o stanowisko pasowego. Ale to może ja bym się już starał od razu o to stanowisko pasowe. Nie, teraz pan nie może, bo pan nie jest bezrobotny. Pan jest pasowym. Czy pan rozumie? No, zaraz, chwileczkę. Czyli ja mogę się starać o tę pracę? Tak. Kiedy pan będzie bezrobotny? Aha, a do tego czasu mogę pracować jako pasowy, tak? Oczywiście może pan, dopóki panu nie wygaśnie umowa. Ale umowa wygasza mi się jutro. No to jutro pan przyjdzie, zda pan strój, wyrejestruje się i wtedy złoży pan podanie o pracę. A ja dostanę tę pracę? No nie wiem, może ktoś inny dostanie, przecież czekają w kolejce. No ale zaraz chwileczkę, to ja jednak zostanę bezrobotnym. No przecież o to panu chodzi, bo pan chce się starać o tę pracę. Proszę państwa, pewien bezrobotny twierdził, że jest pasowym, ale skoro był pasowym, to nie był bezrobotnym, więc był jednak pasowym, a skoro był jeżeli nie był bezrobotnym, to nie mógł być pasowym, a skoro był bezrobotnym, nie był pasowym, a ja... Dzisiaj piosenka o mieście, która... Dzisiaj piosenka o mieście, który... Dzisiaj piosenka o mieście, które kiedyś nazywało się Bełdomów, a teraz Bełchatów.
O Bełchatowie będzie to piosenka, o Bełchatowie mieście bez dyrektora, o Bełchatowie będzie to piosenka, mieście, w którym dyrektora mają za potwora. I gdzie strajk będzie jutro i był wczoraj. Dzwoneczek się odezwę, już wakacje niedługo, dzień dziecka, mówię panu sąsiedzie. Jak pańskie dzieci na ten dzień dziecka reagują? Proszę pana, jak dzieci. Tak? Starzy też jak dzieci. Oj, ja tak patrzę na to wszystko w ten dzień dziecka, rzeczywiście jak dzieci. Wie pan, że się tu rodzina zeszła w radości jedna? Ze sobą? No zeszła się ze sobą, bo była strasznie rozbita. Teraz większość rodzin jest rozbitych, właśnie no. Słyszałem, mówili. Oj. No i właśnie. I teraz... Po tym referendum, no. Jak to się porozbijało, no, ale jak się przyznał, kto jak głosował, panie sąsiedzie. Podziały przechodzą podobno tak jak u przez nas. Przez stół płoty stawiają, coś strasznego. No i co z tą rodziną? No i słuchaj pan, otóż proszę pana, mąż się dowiedział, że ta żona jego wysłała te akcje, te udziały NFI, te świadectwo udziałowe do księdza ojca, do radyja. Proszę do radyja. Pana, jak się dowiedział, to jak ją zbeszta, wywalił ją z domu, ona się błąkała, no to chodziła tu do plebanii, do domu. Ja ją widziałem, to ta, co stała przy drodze. No tak, chodziła. I proszę pana, na szczęście nasza telewizja, nasz Zwiewka uratował tę rodzinę, no. Bo wpuścił takiego pana, proszę pana, który jest ekspertem od wszystkich spraw związanych z ekonomią. On Glapiński. Otóż to. On się zna wszystkim za bardzo. Dobrze, taki trochę krzywousty. I on, proszę pana, powiedział, że to tak, ani narodowe, ani fundusze, ani inwestycyjne, i że te ani udziałowe. I dematerializacja, że to nic do niczego. Że jak ten sąsiad się ucieszył. Znalazł tę żonę, widziałem koło drogi tutaj. Proszę pana, sąsiadom o tak chodził i Kozakiewicza wszystkim pokazywał. Dawaj tę żonę z powrotem, dzieciaki szczęśliwe, dzięki naszemu Zwiewce, mówię panu. Bardzo to wszystko. Wie pan, co się dzieje w Lublinie? W Lublinie? No. To tu, jak się jedzie na Lublin. Tu, teraz po Lublin. Wie pan, co się zda? Oni policzyli pieniądze, które wydają na tych, co sprawdzają bilety, tak zwanych kanarów. No. Kosztowało to 6 miliardów starych złotych i oni te kanary na rok kosztują. I księgowy sprawdził, ile znowuż pieniędzy oni z mandatów mają. I wyszło 3,5, proszę pana. Tyle dokładają do kanarów. Panie, to co oni w Lublinie liczyć nie umią? O, widzi pan, franek się buduje. No, buduje się, wszystko się wali, a ten sukin kot się buduje. Za kanara podobno robi Warszawa. Proszę pana, jakby tylko w tym Lublinie obliczyli, żeby ich wywalić wszystkich z roboty, żeby do roboty poszli, a nie do sprawdzania, tak. To 3 miliardy mają oszczędności. Ja nawet myślę, że gdyby wprowadzili obowiązek ze spowiadania się, żeby jak ktoś pojechał na gapę, żeby się spowiadał i na tacę, żeby dawał. Pan sobie wyobraża, jaki byłby korzyść? No. A tak darmo zjady, ZUSy, to wszystko. Ach, jak grzech, to grzech. No. Mówię panu, jak dzieci. Powiem panu jeszcze coś. Uważaj pan, co się stało. Co dzieci mówią, wie pan, na naszego, proszę pana, pomnik postawili, naszego marszałka. Dziadka. Dziadka. Wie pan, jak mówią dzieci w Warszawie na ten pomnik? Dziadek parkingowy. No już pan takich rzeczy nie mówi. No proszę pana, sam słyszałem. Stoi na parkingu koło hotelu europejskiego, proszę pana, niby przodem do grobu nieznanego żołnierza, ale po lewicy ma wojsko, proszę pana, po prawicy ma kamieniołomy, rozpusta tam się dzieje, proszę pana, samochody wokoło, parking. Przodem jedynie stoi co do naszego, proszę pana, prezydenta, ale Święcickiego. Ale wie pan, do czego tyłem stoi? No to każdy wie. Jak to każdy wie? Jak ktoś nie z Warszawy, to nie wie, żeby tyłem do Pałacu Prezydenckiego stać. Kto tak to ustawi? No ja nie wiem, proszę, ale jeszcze panu powiem, jak do czego tyłem, do prymasa tysiąclecia. To jest jakaś choroba, to jakiś idiota to postawił w tym miejscu. No nie można jakoś myśleć, gdzie postawi, żeby dzieciaki się nie śmiały, proszę pana, no. Co z tymi samochodami mówi pan? Nie martw się panie. To ja właśnie przy tym parkingu chciałem pana zapytać. Bo widzę pana rejestrację. No jaką pan ma rejestrację? No we warszawską. No WA coś tam, tak? No WA, jak we Warszawie, WAW. Nie wyrejestrował pan jeszcze samochodu? A za co ja mam wyrejestrować? Widzi pan, co jeździ po Warszawie, no. CIA, CIA z Siechanowa, SDKP, tego z SB, czy tam no. SD, Siedlec. Proszę, wszyscy wyrejestrowują samochody. Pan tyle pieniędzy ma? Ubezpieczenie, proszę pana, w województwie ciechanowskim Biała Podlaska kosztuje pół tego, co u nas, no. Patrz pan, a ja myślałem, że to jest taka inwazja chłopów na Warszawę, proszę pana. Że to tak ten prezes, proszę pana, taki, on ma tyle na głowie, że ma i tę rogatywkę, i ten PSL. Co pan? To są wszystko warszawiaki, tylko ta? Mają takie rejestracje. No. Ależ to cwaniactwo się szerzy. Mówię panu, ja panu powiem jeszcze coś. Z tymi dziećmi to jest tak, że proszę pana, dorosły człowiek, jak dziecko, 1 maja durny poszedł do Warszawy.
I wie pan, co się stało? Ja nie wiem po co. Z tej ligi? Nie, normalny sąsiad nas poszedł 1 maja. Mój sieć u nas w radości poszedł do Warszawy, proszę pana, w mordę dostał, proszę pana. Od kogo? Od prawicy w lewicy, w lewy policzek. No to proszę pana, poszedł durnowaty 3 maja, znów poszedł i od prawicy w lewicę. I proszę pana, on jest chrześcijanin, to nastawia ten policzek. Dostanie w prawy, nastawi lewy. Dostał, a jak dostał w oba, ja mówię, no i co ty nastawisz? Teraz. A on mówi, ja wiem, co ja mam nastawić. Tak? A kiedy będzie pędził? No, jak już ten dzień dziecka minie. Zna pan ten dowcip? No. Że z zacierem jak z teściową. Trzeba wiedzieć, kiedy przepędzić. Tu w naszej zagrodzie jest bardzo miło. I jedna taka pani i złodziej, co się go wypuściło na amnestię, już poszli do pracy i zaraz zobaczy, jak on wszystko naprawi i sam się naprawi i dużo ma do jedzenia, nie pójdzie do więzienia, nie będzie już pić wódki, a dzieci pójdą do szkółki, będą czytać Powrót taty i oglądać numizmaty w telewizji, a tatuś poprawiony już nie będzie bił żony, nie będzie pić wódki i będzie żył z nami w zgodzie, ten poprawiony złodziej w naszej kochanej zagrodzie i nie ukradnie już nic ci, bo mu nie pozwolą policjanci. Dziękuję. W dniu dziecka pani Małgosiu taki wierszyk napisał. Jakie ma pani piękne kwiatki, pani Małgosiu. A słyszała pani to, że odbiera telefon na policji właśnie taki komendant, już nie powiem jakie nazwisko, żeby się nie obraził, i mówi, halo, słucham. A taki głos mówi, proszę pana, pobiła mnie kobieta, nazwisko Jasiu, lat 10, a ta kobieta to moja mama. Takie żarty dzieci wymyślają. Z okazji dnia dziecka, tak? No może pani pokaże jakieś dzieci tutaj teraz. Ja chciałam panu pokazać, że dostałam życzenia imieninowe. A jaki ma pani stosunek do dzieci, pani Małgosiu? No dobrze, niech pani przeczyta te życzenia imieninowe. Pani Małgosiu, imieniny za 2 tygodnie. Usłyszałam głos ptaszyny, że dziś są pani Małgorzato twoje imieniny. Więc życzę ci Etoli i Koli, Forda i Lorda, wakacji w Szanghaju, przepustki do raju, żebyś miała życie beztroskie, to są życzenia od listonoszki. I żebyś kochała pana Januszka, tutaj dopisała się babuszka. Dziękuję, dziękuję. Dobra wróżka. To proszę pokazać teraz zdjęcia, które są śmieszne. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka wszystkie zdjęcia są o tematyce dziecięcej. Pierwsze nosi tytuł Niewinnie oskarżony. Jego autorem jest Piotr Frąc z Chłopic i otrzymuje on aparat fotograficzny ufundowany przez wyłącznego dystrybutora sprzętu fotograficznego Samsung, firmę SM Photo Plus z Poznania. Autorka zdjęcia Najtrudniejszy pierwszy krok, pani Jolanta Maciejewska, otrzymuje aparat telefoniczny ufundowany przez producenta sprzętu telefonicznego i dystrybutora telefonów komórkowych Sarze, firmę Veris. Pani Teresa Możdżonek z Zabrza otrzymuje zestaw kosmetyków serii słonecznej z filtrem od numeru 3 do 14 ufundowany przez producenta firmę Monaliza Mincer. Pani Maria Radkiewicz, autorka zdjęcia pod tytułem La Buda, otrzymuje nagrodę. Zestaw wyrobów zakładów mięsnych w Kole, producenta najwyższej jakości wyrobów mięsnych. A teraz, kochane dzieci, co pani mówiła do mnie? Co, chciałam się zapytać, co pan przygotował swoim dzieciom z okazji Dnia Dziecka? Przygotowałem te dzieci na to, że się z panią dzisiaj będę widział. A pani Małgosiu, czy mogłaby pani złożyć życzenia jednej dziewczynie, która dzisiaj przestaje być dzieckiem? To jest Madzia Karczewska z Mirosławca. Pani złoży życzenia, bo to ma dzisiaj urodziny. Pani Madziu. Kto to dla pani jest? Proszę panią, to pani później się dowie, kto to jest. Pani Madziu, zdrowia, pani Madziu, szczęścia. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. No. Żaby, ryby i raki raz padły na pomysł taki, żeby siąść pod rzędem. Ale coś, kiedy ryby śpiewały na niebie, żaby na aby, a rak, byle! I odeźmie się rapucha, jest posucha. A tu ile jest dobrego, proszę państwa, dla dziecięcego domu. Z domu dziecka, słodka paczka. Od Kaliszanki, od producenta tego wszystkiego dostaliśmy my. Ale my przecież nie zjemy tego, panie Januszu, bo my ze słodyczy to właściwie tylko śledzie lubimy. Dlatego damy do domu dziecka w radości, niech się dzieciaki cieszą, że Kaliszanka im takie dobre rzeczy dała. I myj ta później zęby. I wszystkie dzieci pozdrawiamy. Za rok znowu będzie audycja, znów się przebierzemy za kogoś innego. Ale w tym roku
Już dziękujemy bardzo. Uważajcie w ogóle przez drogę, jak przechodzicie. Uważajcie, dzieci. Uważajcie, dzieci, na rodziców. No i poza tym lato się zbliża, żeby się kąpały w miejscach strzeżonych. I na rowerze, jak jedziecie, to uważajcie na policjantów. I na swoich rowerach jeździcie, nie na cudzych. I uważajcie.